Piotr Tymuchowicz. Witamy serdecznie w Chicago. Przy okazji spektaklu w Copernicus Center, dzienniki Gombrowicza. Powiedz o tym, bo właśnie skończyła się pierwsza część. Zdążyłeś już obejrzeć pierwszą, powiedz coś na temat gry aktorów, bo wiem, że spektakl jest z 2010 roku, nie grali go jeszcze do tej pory. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Gombrowicza, chciałbym raz powiedzieć, że jakimś wielkim fanem nie jestem. Natomiast znam bardzo dobrze prywatnie Piotra Adamczyka. To też bardziej mnie przywiodło tutaj, może niż sam Gombrowicz. A korzystając z tego, że i tak już jestem tutaj parę dni w Chicago, z tego względu, no i oczywiście aktorzy, no to nie są przygotowani aktorzy, to są jedni z topowych naszych aktorów, także są świetni, są rewelacyjni, sami aktorzy oczywiście. Piotr, kreowałeś wizerunek Piotra Adamczyka, bo wiem, że, o właśnie, rozmawialiśmy przed chwileczką. Może nie kreowałem wizerunku, ale kiedyś, kiedy jeszcze nikt nie znał Piotra Adamczyka, kiedy miał 18 lat, może mniej nawet, wynajmował mi mieszkanie w centrum Warszawy. I wtedy pamiętam taką jedną rozmowę z jego mamą, to tak ujawnię po raz pierwszy. Piotr Adamczyk wynajmował mi mieszkanie w centrum Warszawy. Ja się już wtedy zajmowałem, no 90-tych latach, to były lata 90-tych, kreowaniem skalę, ale zajmowałem się. I pamiętam taką rozmowę z mamą Piotra Adamczyka, która powiedziała mi: panie Piotrze, zobacz pan, wykreuję swojego syna na wielkiego, starego aktora. No i tak się stało. I tak się właśnie stało. Powiedz Piotr, co ty jeszcze poza samym spektaklem, mieszkasz teraz na Florydzie, tak. Ale tworzysz niesamowitą inicjatywę nową. Przypadek, ale mogę krótko powiedzieć. Dowiedziałem się o pewnej inicjatywie IHRC, International Human Rights Committee, Międzynarodowy Komitet Praw Ochrony Człowieka. To się zbiegło dobrze w czasie z moimi przemyśleniami, które można skupić do jednego zdania, takiego, że mam dosyć kreowania polskich polityków. Żeby nie powiedzieć mocniej. No więc pomyślałem sobie, że to jest może coś dla mnie i wysłałem jakąś swoją aplikację, wysłałem opis, jak sobie wyobrażam działanie takiego komitetu. No i nieoczekiwanie odzwonił generał amerykański najpierw, mówiąc mi, że biorą moją kandydaturę pod uwagę i że jestem jedną z 50 osób, którą biorą pod uwagę. No to się za bardzo przyjąłem, wysłałem swoją koncepcję, swój program. No i odezwał się generał Rafał Wasik, który okazuje się jest jednym z głównych twórców całej inicjatywy, mówiąc, że wygrałem, że zostałem odpowiedzialny za całe Stany Zjednoczone. Jestem tutaj na tym terenie zastępcą generała Wasika. No i my chcemy powoływać 50 stanów. W każdym stanie chcemy powołać taki komitet obrony praw człowieka w świetle tego wszystkiego, co się na świecie dzieje, czyli w świetle Ukrainy, państwa ISIS i wszelkich form łamania praw człowieka. O jednej chciałbym powiedzieć, o której się do tej pory nie mówi głośno. Jest coś, co daje zyski nieporównywalnie większe niż handel żywymi organami, w szczególności dzieci. To jest cały Meksyk, to jest Rosja, to są Chiny. To są rzeczy przerażające, o których opinia publiczna do tej pory jeszcze nie jest, znaczy ludzie powtórnie czują, że coś się dzieje, że coś niepokojącego, ale tak naprawdę ludzie nie mają pojęcia, na jaką skalę, no bo muszę jedną rzecz szokującą. Proszę sobie wyobrazić, jak są wątróbki gęsie, tak, wyprodukowane, jak są szpikowane gęsi, mając tam kilka centymetrów dyspozycji, które są zabijane dla tych wątróbek. No więc podobnie się hoduje dzieci w wielu krajach, tylko po to, żeby pozyskać narządy do przeszczepu. To jest przerażające, o tym też warto będzie mówić. Właśnie, nowo powstałe państwo islamskie, dokładnie. Właśnie też znajdowane są groby, odkupywane, odkupowani ci ludzie, już, którzy są już a to jest bez wewnętrznych organów. Ja dlatego nie bez powodu o tym mówię, dlatego że mamy coraz więcej dowodów, że właśnie ISIS zajmuje się wszelkie zyski
kolosalne zyski z handlu właśnie organami ludzkimi. Jest coraz więcej. Właśnie ponoć jedno ciało kosztuje od 10 do 20 tysięcy dolarów. Dokładnie, tak. Dokładnie. Średnia między 6 a 10 tysięcy, tak. Twoja inicjatywa, jesteś ambasadorem, rozumiem, tej organizacji praw człowieka tutaj w Stanach Zjednoczonych, ale ta organizacja jest organizacją ogólnoświatową w tej chwili. Tak, ogólnoświatową. Generał Pasik otworzył nowy punkt w RPA w Johannesburgu, mamy punkty w Dubaju, na całym świecie. W Wietnamie też będziemy mieli, w Azji będziemy mieli ponad 100 takich punktów. Mamy poparcie wielu organizacji typu rząd amerykański, typu ONZ, także no i duży budżet na to. No i rozumiem cała Europa. Jeszcze coś. Nie będziemy, bo... Dobrze, powiem mocno. Organizacji współpracujących z rządem, bezprzednio mówią o prawach człowieka, typu Amnesty International, tak dalej, jest mnóstwo. I ludzi z tego wynika tak naprawdę. Dlatego my wiemy jedno, że taka organizacja będzie miała sens wtedy, kiedy będzie poparta, no niestety, siłą, pewną siłą. To znaczy musi być z nami stowarzyszona armia. I mamy taki plan, żeby armia, nowe błękitne hełmy, tak? Jakieś nowe błękitne hełmy dały nam wsparcie, tak że będziemy mieli silną armię. Czyli to jest nie tylko jakieś gadanie o bzdurach, to jest nie tylko edukowanie ludzi, ale to jest wsparcie armii. To jest bardzo istotne. Wydaje się, że to może się razem zazębić, tak. Armia plus tak, ten cały tak, czynnik nie ma innej możliwości, dlatego że z państwem ISIS nie da się negocjować przy okrągłym stole. Nie ma sensu, nie ma z kim. Stary dystanic, poza tym się nie negocjuje. Powiedz, ile osób w tej chwili zrzesza już w Stanach Zjednoczonych ta organizacja? Nie, w Stanach Zjednoczonych to jest sam początek, dlatego że właśnie mam zaszczyt uczestniczyć w punkcie takim start point, w samym punkcie zerowym. Natomiast łącznie na świecie już jest zaangażowanych ponad 35 tysięcy ludzi. Także wbrew pozorom, nie robimy wielkiej reklamy, szumu na razie. Chcemy rozpocząć kampanię PR-ową, ale wtedy, kiedy będzie nas powyżej 200 tysięcy osób. Na razie troszkę ciszy medialnej działamy. No tak, ale... Ale już w internecie sporo jest na ten temat, wystarczy pisać Google i KFAC. Czyli International Human Rights Committee. No jak to piszemy, to już się sporo pokaże. Okej, więc zachęcamy wszystkich ludzi. To będzie niesamowita inicjatywa. No i ja chciałbym powiedzieć, że jest coś, co chcę przemycić, tak, w tej inicjatywie. Ja powiem to wprost może, ale mam zgodę na to generała Rafała Wasika. Chcielibyśmy, no i generałów amerykańskich także. Chcemy również promować to jako inicjatywę po części polską, no bo generał polski jest głównym pomysłodawcą całej inicjatywy, generał Wasik. I chcemy też przemycić promowanie nas, tak? Promowanie Polski, żebyśmy uzyskali też mocny status swojej organizacji. Także to jest też nieformalnie naszym celem. No tak, Polska występuje już w tej chwili coraz mocniej na arenie międzynarodowej jako... To jest naszym celem, żebyśmy zaistnieli znacznie praw człowieka. Właśnie. Określiliśmy to również na Ukrainie. Właśnie. No, na Ukrainie straciliśmy, jak wiemy, naszą pozycję, dlatego chcemy pomóc odbudować tę pozycję. I może warto też zachęcić Polaków mieszkających w Stanach do tego, żeby się do nas przyłączyli, żeby zgłosili swój akces, bo to jest najlepszy moment. Dobrze, przeliterujmy jeszcze raz nazwę strony, żeby wszyscy mogli łatwo... To są wszystkie materiały w tej chwili dostępne. Również to wszystko, co nam się udało zorganizować, bo będziemy mieli status, mamy już status organizacji eksterytorialnej. Nasi ambasadorzy to nie tylko ambasadorzy PR-owi, ale dosłownie, tak? Chcemy tworzyć ambasady naszych punktów, czyli z papierami dyplomatycznymi oczywiście. No i to jest IHRC hasło. Pod tym hasłem już wiele informacji rzeczowych, konkretnych można znaleźć. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję.